Szpital pod Randem w Katowicach nocą będzie zamknięty. Zmiana, która obowiązuje do 16 czerwca, polega na wyłączeniu przejazdu w jednym kierunku. Organizacja ruchu będzie zmienna. Powód to budowa nowej linii tramwajowej na ulicy Grundmana. Utrudnienia są związane z kolejnym etapem budowy wiaduktu nad ulicą Chorzowską, po którym pobiegną tory. Wzdłuż ulicy Grundmana w Katowicach trwają prace budowlane związane z nową linią tramwajową. Z tego powodu w ciągu dwóch kolejnych nocy ruch w tunelu pod Rondem zostanie zamknięty. Dwie kolejne noce to utrudnienia dla kierowców związane z przejazdem w stronę przeciwną, czyli do Chorzowa. Pierwszy etap tych prac za nami. Rzeczywiście wszystko powiodło się, zostało przeprowadzone zgodnie z planem. Belki ustroju nośnego, które wykonawca w tej chwili przez te trzy kolejne noce montuje na przyczółkach i na tej podporze środkowej, którą wcześniej wybudował, zamontowane zostały w komplecie, jeśli chodzi o tą stronę w kierunku centrum Katowic. Tunel w Katowicach zamykany jest od godziny 23 do 5 nad ranem. W tym czasie kierowcy są przekierowywani na górną część trasy, na ulicę Chorzowską. Utrudnienia wynikają z kolejnego etapu budowy wiaduktu, po którym przeprowadzone zostaną tory tramwajowe. To tory nowej linii łączącej dwie istniejące już linie między Katowicami a Chorzowem i Bytomiem. Mamy tylko jedno połączenie. Jest to połączenie wzdłuż Alei Korfantego. Warto mieć dwie możliwości, bo po pierwsze można inaczej przekierować niektóre linie, dając nowe możliwości dojazdu. Prace przy budowie nowej linii tramwajowej mają zakończyć się w czwartym kwartale tego roku, przy czym najbardziej uciążliwe etapy są planowane na okres wakacyjny. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na ponad 40 milionów złotych.